Dzień dobry. Słuchajcie, latarkowo. Znowu będzie latarkowo. Wiem, była ostatnia latarka, teraz będzie druga. Była największa latarka, którą użytkowałem tak jak gdyby sam, czyli miałem, posiadałem, czy posiadam i użytkowałem. Teraz będzie najmniejsza latarka. Proszę o ostrość. O, dziękuję. Latarka I1R od Olighta. Więc zapraszam Was na krótką reczkę dotyczącą tej latarki. Jako że użytkownikiem latarek jestem na co dzień i to w takim stopniu, no powiedzmy, nie to, że zaawansowanym, ale na pewno w takim stopniu intensywnym, dlatego że zarówno w pracy mi się przydają, jak i często w, jak gdyby poza pracą, w domu, gdzieś tam w terenie, wiadomo, że się latarka przydaje. Dlatego tych latarek tak naprawdę noszę ze sobą kilka. Tak naprawdę chyba ze trzy. I tak naprawdę z nich korzystam. To znaczy, jak gdyby każda z tych latarek gdzieś tam jest pod ręką i z każdej z nich korzystam. I1R jest najmniejszą latarką, którą posiadam. I w zasadzie kupiłem ją z ciekawości co do właśnie wielkości tej latarki i jej możliwości. Słuchajcie, to jest zapalniczka Big Big. Przesunę. Tak, to jest zapalniczka Big Big. A to jest latarka I1R. EOS ona tak się dokładnie nazywa. Jak gdyby latareczka malutka, leciutka. Moja jest, powiedzmy, że mocno już styrana, bo rzeczywiście no jest używana, to jest raz. Drugi raz, druga rzecz jest przy kluczach. Ja ją mam. Czy ja ją kupiłem, jak ona tylko wyszła, to pewnie będzie tam z pół roku, tak? Jezu, ile jakiś muszek lata tu dookoła. Matko Boska, gdzie ja wlazłem? No dobra, trudno. Jeżeli chodzi o wymiary. Ten mały olajcik to jest 41 mm długości i 14 mm średnicy. Maleństwo naprawdę maciubcie. I zacznijmy sobie może od diody, tak? Czyli mamy, dioda się nazywa Luxeon TX. To jest dioda produkowana przez Philipsa i dioda naprawdę spoko. Wspomagana jest optyką TIR. Nie mylić z optyką Olighta, tą PMMA TIR, to jest optyka TIR. Czyli nie ma tej, jak gdyby, soczewki w szkle. Tym się różni. Zobaczę, złapię. To jest zwykłe szkiełko. Latarka jest zasilana przez akumulator. I tu wybaczcie, bo nie pamiętam pojemności tego akumulatora. Jakby w momencie, kiedy rozbierzemy latarkę na dwie części. O, tu mamy akumulator. Tu mamy tą część z diodą. Złapię ostrość. O. Po rozebraniu wygląda to sobie o tak. Część z diodą tak naprawdę tylko zawiera elektronikę i samą diodę. Tu mamy, w drugiej części mamy akumulator. Akumulator jest ładowany z micro USB. Staram się, żeby złapał ostrość. O. Akumulator ładowany z micro USB. Według specyfikacji maksymalny czas ładowania 75 minut, czyli godzina i 15 minut. Ja tak naprawdę nie sprawdzałem, ile ona się ładuje, dlatego że w momencie, kiedy widzę, że ona mi się wyczerpuje, to po prostu jadąc samochodem podłączam ją pod ładowarkę od telefonu i dziękuję. I po prostu się ładuje i tyle. I nie mam jakiejś tam tendencji do w ogóle odpinania jej od kluczyków, więc jest zawsze przy kluczykach, po prostu ją odpinam i tylko i wyłącznie ładuję w samochodzie. Jeżeli chodzi o moc świecenia, dwa tryby włączane w zależności od tego, jak mocno przekręcimy. Dlatego latarka jest włączana jak gdyby obrotem, tak? I w momencie, w zależności od tego, jak ją przekręcimy, mamy jeden tryb, który jest 5-lumenowy oraz tryb mocniejszy, który jest 130-lumenowy. Jak gdyby dobrze zapoznawać się z instrukcją, dlatego że wszystkie portale, wszędzie gdzie znajdziecie oczywiście, że są dwa tryby 5 i 130 lumenów, natomiast żaden portal nie poda wam zasięgu w mniejszym trybie. W trybie 130 lumenów jest to bodajże 50 metrów,
I kilkanaście, nie pamiętam, 12 metrów chyba, czy no coś w tych okolicach, jeżeli chodzi o ten tryb pięciolumenowy. Więc jest to taka typowa latarka, nawet nie można jej nazwać edecową, to jest taka typowa latareczka awaryjna, tak? Czyli w momencie, kiedy rzeczywiście gdzieś tam musicie sięgnąć po kluczyki, coś przyświecić, coś podejrzeć, zajrzeć pod fotel w samochodzie, gdzieś tam zajrzeć na szybko. Dlaczego na szybko? To jest dosyć istotne. Słuchajcie, tryb pięciolumenowy 7 godzin. Natomiast 5 lumenów no to jest jak gdyby taki, tylko taką poświatę daje nam. Natomiast ten mocniejszy tryb 130 lumenów 20 minut. I w zasadzie jeżeli chodzi o taką latarkę codzienną, no to spoko, wystarczy, tak? No, 20 lumenów, czy 20 minut przy 130 lumenach, to naprawdę można gdzieś tam zajrzeć, nawet coś zrobić, jeżeli jest taka potrzeba i spoko wystarczy. Latarka ma szczelność IPX8 i tutaj jest taka drobna ciekawostka, dlatego że ponieważ była dyskusja przy tym BLF-ie Q8 na temat szczelności, jak ją można zanurzyć i tak dalej, na stronie militaria.pl znalazłem informację, że latarka ma IPX8 i można ją zanurzyć na 2 metry na 30 minut. I powiem Wam szczerze, że nie wiem skąd jak gdyby ta informacja jest, dlatego że z ciekawości przejrzałem oczywiście sobie na stronie Olighta całą dokumentację, całą specyfikację, instrukcję, pytania i odpowiedzi i tak dalej i nigdzie informacji na temat zanurzenia dwumetrowego i 30 minut nie znalazłem. Znalazłem tylko i wyłącznie tego, że jest certyfikowana na IPX8. Wodoszczelna jest, no jak gdyby, no to nie jest latarka do żeglugi podmorskiej, tak? To jak gdyby należy sobie powiedzieć, że ona ma wytrzymać wilgoć w kieszeni, jeżeli ją trzymacie i jakiś tam ewentualnie gdzieś deszcz popada, czy wam wpadnie w jakąś kałużę, czy w coś, no to musi wytrzymać, więc ta szczelność spokojnie jest zachowywana. Oczywiście w komplecie dostajecie zapasową uszczelkę, w komplecie dostajecie kabelek do ładowania, czyli mamy taką uszczeleczkę, kabelek do ładowania, w komplecie też jest oczywiście kółko do kluczy. I to w zasadzie, jeżeli chodzi o komplet, to tyle. Latarka wykonana jest z aluminium. Nie dogrzebałem się, czy to jest jakieś tam turbo aluminium lotnicze z statków kosmicznych, czy zwykłe aluminium. Jak gdyby jest malowana na czarno, jak widzicie, no w kieszeni z kluczami ten czarny kolor długo nie wytrzymuje. Znaczy, szkoda się dziwić, no ja noszę pajdę kluczy, więc jak gdyby ciężko określić, żeby ona tam wytrzymała jakiś, Bóg wie jaki czas. Aluminium, aha, jeszcze jedna z rzeczy takich, które są przy latarce, jest dioda powiadomień, która mówi o stanie akumulatora, natomiast ta dioda działa tylko i w momencie, ta dioda działa tylko i wyłącznie wtedy, kiedy podłączycie ładowarkę. Jeżeli świeci się na czerwono, znaczy, że latarka się ładuje, jeżeli świeci się na zielono, znaczy, że jest naładowana. Tyle jeżeli chodzi o jak gdyby informowanie o stanie akumulatora. Nie ma możliwości sprawdzenia, czy mamy pół naładowanego akumulatora, czy mamy cały naładowany akumulator, czy tak, czy siak. Jak gdyby nie ma żadnych trybów strobo, SOS i tak dalej, tylko dwa tryby świecenia. I to w zasadzie tyle. Jeszcze waga, 12 gram. No, nieodczuwalna w zasadzie w ogóle, jeżeli chodzi o walory użytkowe. Słuchajcie, jestem naprawdę turbo zadowolony, dlatego że jak gdyby ja używam do takich codziennych zadań w zasadzie 3 latarek. Słuchajcie, gdzieś tu mam po kieszeniach pochowane. To jest 3 EOS, tak, czyli ta na potrójnego paluszka AAA. Przy pouchu od Ledermana mam 3 TEOS. To jest również bodajże na 3 AAA, aż sprawdzę. Tak, również na paluszek 3 razy A. I
tak naprawdę, słuchajcie, z walorów użytkowych pomiędzy tą i tą latarką ja jakichś różnic nie odczuwam. Bardzo często używam tej latarki, bardzo mi się przydaje. Jestem uber zadowolony przede wszystkim z tego, że tą latarkę można naładować. To jest w ogóle super sprawa, dlatego że zawsze mam ze sobą powerbanka, sporo poruszam się samochodem, jak gdyby pracuję w bardzo wielu miejscach, więc samochód jest moim takim narzędziem pracy w zasadzie, który jest używany w ilości setek kilometrów w zasadzie dziennie, więc doładowywanie tej latarki nie stanowi w ogóle żadnego problemu. Po prostu tylko i wyłącznie muszę pamiętać, żeby ją wyciągnąć i podładować. I teraz, gdzie jest... gdzie są wady? Bo wady tak naprawdę jest jedna, tak? Latarka jest malutka, nie spodziewam się po niej, że będzie świeciła pierdylion godzin, tak? Jest to latarka awaryjna, rezerwowa, taka no, codzienna do przeświecenia, więc nie miałem nigdy co do niej jakichś tam wymagań Uber. Natomiast jedna rzecz, która już mi się przydarzyła i która mi nie pasuje, to jest to, że akumulator w tej latarce, znaczy latarkę rozkładamy na dwie części, tak? Mamy tą część z diodą i mamy tą część z akumulatorem. Kółeczko do kluczy jest w miejscu, gdzie jest akumulator. Natomiast ta część zostaje Wam luźno. Konstruktor sobie tak wymyślił. Dlaczego w zasadzie nie wiem, bo z mojego punktu widzenia konstrukcyjnego to nie powinno być problemu, żeby tak naprawdę ta tylna część była tylko takim kapselkiem nakręcanym. Natomiast w momencie, kiedy podłączycie sobie, patrzę z perspektywy mojego użytkowania i tego, w jaki sposób ja użytkuję, jak ją ładuję, czyli w samochodzie, to podłączycie sobie do kabla od ładowarki, więc tego nie zgubicie. Natomiast to niefortunnie położone w samochodzie może wpaść w takie miejsce, gdzieś tu mi muszka wleciała, może wpaść w takie miejsce, że znalezienie tego drobiazgu w samochodzie, na przykład po ostrym hamowaniu, czy po czymś, jak to gdzieś po prostu poleci, jest, no to dramat. No ja raz niefortunnie położyłem to na fotelu pasażera, po prostu podczas ładowania, zahamowałem, to poleciało do przodu, sturlało się po dywaniku pod fotel i wpadło w dziurę w dywaniku przy otworze na wentylację na nogi. No i słuchajcie, znalezienie tego zajęło mi... Naprawdę, no już straciłem nadzieję. Myślałem, że jak skarpetki, kurczę, w pralce. Po prostu przenoszą się do innego wymiaru. Tak samo myślałem, że to się przenosi do innego wymiaru. Z doświadczeniem, jak gdyby z czasem użytkowania nauczyłem się po prostu ten element wkładać do uchwytu na kubek, ponieważ mam po prostu taką dziurę na kubek, z której nic nie wypadnie. I w zasadzie to jest jedyna wada tej latarki. W przeciwieństwie do i3 EOS-a nie zdarzyło mi się, żeby się rozkręciła. i3 EOS rozkręca mi się bardzo często w kieszeni, latając z kluczami, natomiast ta nie zdarzyło mi się, żeby się rozkręciła. Nie zdarzyło mi się też, żeby się skręciła. To jak gdyby. Natomiast jedna jeszcze z takich drobnych wad, która jest, to, że jeżeli jej nie odkręcicie wystarczająco, ja postaram się teraz zbliżyć i to wyostrzyć. O, zobaczcie, jeżeli tego nie odkręcicie odpowiednio mocno, to w kieszeni latając ta latarka, o, będzie robiła coś takiego. I może się zdarzyć, mi też się to zdarzyło już raz czy dwa, że nie odkręciłem jej, bo oczywiście jeżeli odkręcicie ją bardziej, nadal jej nie zgubicie, tylko po prostu ona przestanie nam się zapalać przy ściśnięciu. Natomiast jest taki moment, w którym ona już nam gaśnie, ale przy ściśnięciu nie ma problemu, żeby ją zapalić. Tak? I wtedy w kieszeni z kluczykami ona po prostu może się rozładować. Tak? I zdarzyło mi się po prostu, że nie odkręciłem jej wystarczająco. Wylądowała w kieszeni z kluczykami i się rozładowała. I to w zasadzie tyle. Sprawdziłem cenę. Na stronie Olay ta latarka kosztuje $16. Po przeliczeniu dzisiejszego kursu 3,80, patrzyłem 3,80 z grosikiem kosztuje dolar, to na militariach wychodziła 60 parę złotych, na militariach na przykład możecie ją kupić za 59 zł, więc to się opłaca, tak? Znaczy nie opłaca się tego ściągać gdzieś z zagranicy, bo można to kupić w cenach w miarę porównywalnych u nas i nie czekać
Zresztą ja też kupiłem w militariach tą latarkę, bo ona tam się chyba pojawiła jako pierwsza. I tyle. I dziękuję Wam za uwagę. Polecam Wam serdecznie. Jeżeli szukacie latarki do kluczyków, to naprawdę będziecie zadowoleni, tak? Nie zawsze, nie każdy produkt jestem w stanie polecić. Ten na pewno będziecie z niego zadowoleni i będziecie z niego korzystali. Spoko, naprawdę rozwiązanie. Dobra, do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na razie.